Syberia. To słowo słyszał zapewne każdy. To słowo jest znane chyba na całym świecie. Ale czy wiesz coś więcej na temat tej ziemi? Poza tym, że jest to odległa kraina i że jest tam bardzo zimno? Zacznijmy od tego, że Syberia to ogromne terytorium. Większe niż Europa, Chiny, USA, Australia czy Ameryka Południowa. I natkniesz się na 4 z 10 największych rzek świata. Jenisej, Ob, Lena, Amur. Spotkasz tu tajgę. Największy las, jaki porasta planetę. Zapoznasz się z Bajkałem. Najgłębszym jeziorem na świecie. Właśnie tu, w Syberii, zlokalizowane jest ponad 30% zasobów całej słodkiej wody znajdującej się na naszej planecie. Przenieśmy się do górnego brzegu Leny, jednej z większych syberyjskich rzek. W ten sposób dotrzemy do Jakucji. Ta ogromna przestrzeń zniewala podróżnika swym surowym dziewiczym pięknem. Dotrzeć tu naprawdę niełatwo. Jednak tylko tutaj można obcować z prawdziwą dziką Syberią. Pobyć w najzimniejszym miejscu na półkuli północnej, Ojmiakonie, gdzie temperatura zimą spada do minus 70 stopni Celsjusza. Zobaczyć filary Leny, rezerwat z listy dziedzictwa światowego UNESCO, stanowiący długą na 40 km ścianę stromych klifów. Ciągnie się ona wzdłuż prawego brzegu rzeki Leny. Albo natknąć się pośród jakuckiej tajgi na najprawdziwszą pustynię. Unikalne, naturalne wydmy Tukulans. Dziesiątki kilometrów piasku na szczytach gór. Skąd się wzięły tu, na Syberii? Brak jednoznacznej odpowiedzi. Przez większą część roku jest tu bardzo zimno i śnieżnie. Zimą słupek termometru może z łatwością spadać 50 stopni poniżej zera, a warstwa śniegu osiągać kilka metrów. Jednak i w lipcu można tu znaleźć śnieg. Surowy klimat tej ziemi pomógł zachować piękno dzikiej przyrody w jej pierwotnej postaci i uratował ją przed ekspansją przemysłu. A znalazłszy się w tym miejscu, zobaczysz prawdziwe cuda. Lato na Syberii. Krótkie 3 miesiące, podczas których przyroda ożywa. Tysiące gatunków różnorodnych roślin starają się wzejść na czas, by zakwitnąć i pozostawić nasiona. To, co zimą stanowiło bezkresny śnieżny krajobraz, latem pokryte jest niepojętą ilością barw syberyjskich ziół. Ale nawet tak krótkie lato to także niełatwe doświadczenie. W ściśle kontynentalnym klimacie Syberii letnia temperatura może z łatwością osiągać 40 stopni ciepła. Proszę sobie wyobrazić, co znaczy przetrwać w bezwzględnym klimacie w warunkach ciągłej zmiany temperatur. Zimą minus 60, latem plus 40. Mógłbyś? One mogą. Zioła syberyjskie. Największe bogactwo Syberii, ale i całej planety. Na całym świecie wciąż ubywa miejsc, gdzie można spotkać taką ilość w tak dużej różnorodności dziko rosnących leczniczych roślin. Poza filarami Leny, na Syberii pod ochroną UNESCO, znajduje się jeszcze 6 zabytków dziewiczej przyrody o znaczeniu światowym. Wulkany Kamczatki, wyspa Wrangla, Putorana, legendarne jezioro Bajkał, a także stepy i jeziora Kotliny Ufskiej i Złote Góry Ajtału.
Górny Ajtał. Każdy zakręt to powód do kolejnej podróży. Tutaj też, jak i wszędzie na Syberii, można odnaleźć zadziwiającą różnorodność dzikich ziół, które wciąż dysponują siłą surowej dziewiczej natury. Przez tysiące lat miejscowi znachorzy posługiwali się wiedzą na temat niezrównanej mocy ziół syberyjskich. A w XX wieku zainteresowali się nimi także uczeni. To właśnie syberyjskie zioła wykorzystano podczas przygotowań pierwszych kosmonautów do lotu w kosmos. A dzisiaj już na całym świecie znane są zadziwiające właściwości roślin syberyjskich. Siberian Wellness, jeden ze światowych liderów w dziedzinie produkcji naturalnych produktów dla aktywnego życia w harmonii. I już od ponad 20 lat nasze produkty produkowane są z syberyjskich ziół w centrum Syberii. Dzięki temu możemy przenieść całą naturalną czystość i energię ziół syberyjskich wprost do naszych produktów, nie tracąc nic z ich właściwości. Nowosybirsk, stolica Syberii. To właśnie w tym miejscu syberyjskie zioła przetwarzane są w innowacyjne produkty dla aktywnego i pełnowartościowego życia. Nasza produkcja dzisiaj to najnowocześniejsze urządzenia i międzynarodowe standardy. Własne zaplecze innowacyjno-naukowe, nowoczesne laboratorium, unikalne opatentowane receptury, ogromne centrum logistyczne. Siberian Wellness powstało na Syberii, jednym z ostatnich miejsc na świecie, gdzie natura jest wciąż nietknięta i czysta. I Siberian Wellness robi wszystko, co w naszej mocy, by zachować tą ostatnią ostoję dzikiej przyrody, która hojnie dzieli się z nami swoim bogactwem. W tym celu stworzyliśmy fundusz World Around You, który wspiera ekologiczne projekty ratowania rzadkich gatunków zwierząt, ptaków i roślin na Syberii, a także bada i chroni wody Światowego Rezerwatu Jeziora Bajkał. A nasza produkcja i nasze towary odpowiadają najbardziej rygorystycznym ekologicznym normom. Oczyszczamy powietrze i wodę, które wykorzystujemy podczas produkcji. Przy produkcji naszych opakowań używamy materiałów biodegradowalnych. Nie używamy sztucznych dodatków w produktach dla aktywnego i pełnowartościowego życia. Nie dodajemy siarczanów, parabenów, ftalenów, olei mineralnych, syntetycznych substancji zapachowych oraz sztucznych barwników do naszych kosmetyków. Nie testujemy naszych produktów na zwierzętach. Jesteśmy dumni z naszych produktów. Dlatego tak ważnym jest dla nas, w jakich warunkach i w jaki sposób dowiadują się o nich nasi klienci. Na dzień dzisiejszy produkty Siberian Wellness można kupić w 65 krajach świata. Każdy, kto szuka ekologicznych, naturalnych rozwiązań, na pewno znajdzie tu coś dla siebie. Przecież asortyment Siberian Wellness dzisiaj to ponad 250 naturalnych produktów. Produkty dla aktywnego życia w harmonii, suplementy diety dla sportowców, żywność funkcjonalna, kosmetyki naturalne, produkty higieny osobistej i pasty do zębów, wyselekcjonowane perfumy, produkty dla doskonałego samopoczucia i produkty o zaawansowanym działaniu. Od ponad 20 lat ludzie w wielu krajach świata korzystają z naturalnych produktów Siberian Wellness. Dlatego, że widzą oni rezultaty, dlatego, że cenią sobie dobry stosunek ceny do jakości, dlatego, że czują prawdziwą siłę syberyjskiej przyrody. I chyba się zgodzisz, że to bardzo inspirująca opowieść o tym, jak ogromna surowa Syberia i jej niesamowite rośliny tworzą produkty, które zmieniają życie. Bowiem Syberia to moc przyrody, siła nauki, wprost dla ludzi.